Idziemy na Trzykopce Wiślańskie. Musimy dojść do szlaku dopiero. Na razie mocno wieje, ale ciepły taki wiatr jest, nie? A mama mówiła, leciutki wiaterek, ale na szczęście mamy szczoteczkę do włosów. A tu nagle bum, taki wiatr. A mi porwał czapkę, więc ją zapiałam tu. Bo u mamy najważniejsza rzecz survivalowa na przetrwanie w dziczy, to szczotka do włosów. Chcesz coś napić? Tak. Ale poczekaj. Po co no? Dobra. I tata! Teraz zaprezentujemy, jak mój pies robi wielkie sztuczki. Piesku, piesku, piesku. Halo, ty tutaj. Ej, piesku! Piesku! Jak? Magdalena Mleczko, 7:30. Jestem nowa. Czarny szlak. Właśnie idziemy coś sobie zjeść. Czekamy na ławeczkę albo na drzewo. Risotto? Tak, pomodoro. Risotto z pomidorami, gorgonzolą i chili con carne. Ale ona ciebie kocha, Minena. Ale się tu podał.
A, gorące, no. Ale przybaczaj ten termos. Polecam. Kadura, Marcin. Polecam termos. No, ale ja to myślałem. Trzyma jak. Idziemy na niego. Co za termos. Ej, mam gorące herbaty. Nie, no. Mam gorące. Wyszło. Dzięki, że mi pomogłeś, kapitanie Marcin. Nie wiesz, że ci się to rozgrzewa tylko. Ale pan Przymo! Patrzcie na to! Nie, też gorący! Tata! Tata! Aura! Ale też jest pewnie. Tata! Tata! Patrz! Nie, nie, daj mi tę czapkę. Zdjęć mi wszystkie czapki. Ty, Aura! Aura! Niedorzeczny ten pancio, prawda? I faktycznie okazało się zamknięte. Na szczęście mieliśmy jedzenie. Jęka za kanapki. Teraz objada się sernikiem. Aura chyba tylko nie jadła. Jadła. Też jadła. No, zjedliśmy i zaraz schodzimy na dół. Cel Milenki chranolki jest dzisiaj nieosiągalny. Ale tu i tak nie było chranolków. Nawet jak było otwarte. Schodzimy na dół. Nie schodzimy. Nie wybiało nas, na szczęście. Nie wybiało. Tu jest mamy strona. Zatrzymaj się. Tu jest mamy strona. Tu jest Aury. Tu jest tata. Może mamy. Może tata. Tak, tu zostaje po tej stronie. No dobrze, bo tata ma kluczyki z auta. Matę mam. Ale... Kończymy na dziś. Już zbliżamy się do auta. Było bardzo fajnie i nie zwiało nas. No też był taki mały problemik. Potem wiecie, no psy były. No i tak Aura z nimi wariowała, nasz piesek. Bardzo fajnie było, nie zwiało nas. Powtarzam to drugi raz. Żebyście się nie martwili o nas. No i... Już chyba koniec. Nasz już dzisiaj. Tu mamy w tle las. Nie wiem, no i co jeszcze powiedzieć. No było super. Wiatr, taki wiatr. I wydawałam takie tornado. Było bardzo fajnie, było bardzo, bardzo, bardzo ekstra było. Jak doszliśmy, była smutna do nas wiadomość. Schronisko zamknięte, ale my wszedliśmy na taki, wpadliśmy na ten pomysł, że przejdziemy ten znak i... No, zjedliśmy fajnie nasz sernik, naszą babkę, co jeszcze zostało wczoraj, bo wczoraj była Wielkanoc, prawda? Ja tu po kamieniach, prawda? No i zjedliśmy fajnie i teraz schodzimy. Tam są moi rodzice, tam
gdzieś tam na pewno są. I mój dzik. Aura! 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 Biegnie mój dzik, biegnie mój dzik. I tu jest mój dzik. Nie udało się go nagrać. Trudno. Hop. Brawo! Hop. Brawo! Brawo! Fajnie. I pozdro.